No siema, dzisiaj takie tło dla odmiany, ta pechowa trasa w końcu, którą mi się udało doprowadzić do ładu, to sobie ją pooglądajcie, może wam się będzie podobała, może nie podobała, czekaj, ta tak dalej, tam. Ta co mi tak nerwów natruła, ta prasa, wiecie. Dzisiaj piąteczek, piątunio, opowiem wam historię. No, tak, ostatnio opowiadałem o tym warsztacie, tam gdzie pracowałem, co te diesle robiliśmy. Nie wiem, czy wszyscy oglądali, jak nie oglądali, to niech se cofną opowieści dziwnej treści wstecz. Jak przyjechał, to ja tam miałem z 18-19 lat wtedy, po szkole świeżo uczyłem się. W szkole się nauczyłem, ale się nic nie nauczyłem, wiadomo. Dopiero praca, praktyka coś tam człowieka nauczyła. I przyjechał taki biały Golf dwójka, taki jak ostatnio was na wycieczkę zabierałem. Też biały, też Golf dwójka, 1.6 diesel bez turbiny. I kurczę, teraz naprawdę nie pamiętam, co myśmy w tym Golfie robili, przy tym silniku. Czy myśmy rozrząd zmieniali, czy coś takiego, nie pamiętam, kurde, ale w każdym bądź razie była taka sytuacja, że na pewno z jakiegoś powodu założyłem rozrząd, już nie pamiętam, czy to była zmiana rozrządu, czy coś było, że był rozpinany rozrząd i zapinany, nie pamiętam już dokładnie, naprawdę, no, nie będę wymyślał. No, słuchajcie, poskładałem ten samochód, tego Golfa nieszczęsnego. No i pod koniec składania przyszedł klient, kurde, i tak, wiecie, tak też stał nad głową, tam coś tam, kurde, gadał. Śpieszyło mu się, ponaglał. A to mówię, 20 lat temu było to ponad. Ponaglał. Wiecie, ja tam taki młody, kurde, zestresowany, bo to tak człowiek dopiero się uczył tej mechaniki, tego wszystkiego. I tam nie było podnośnika, tam był kanał, wiecie, jak to kiedyś, nie? Tylko kanały były 20 lat temu, to podnośnik to ohoho, to musiał być porządny warsztat, żeby był podnosić taka postać, nie? Poza tym w ogóle warsztat był bardzo niski taki, tam nawet nie byłoby możliwości podnośnika zamontować. No i tak składa tego Golfa i gościu stoi nad głową, coś tam marudzi, że mu się spieszy, coś tam. Ja tam ponapinałem ten pasek, pozakładałem na znaki, tam wszystko tego. Pozakładałem potem te paski, kurde, wiecie, te klinowe, to wszystko, bo tam klinowe kiedyś paski były, jak nie, jak teraz te mówią te, no teraz też się mówi klinowe, ale to są w sumie paski mikro. No i jaka sytuacja, kurde, gościu coś tam nerwowo tam się zachowywać zaczął. Wysiada do auta, coś tam, że on już próbę chce zrobić, czy już, bo on musi jechać, coś tam. Ja z tego kanału wyskoczyłem, kurde. Słuchajcie, facet wsiadł i odpalił silnik. Ja tylko słyszę brzdęk taki i myślę sobie w głowie, o kurwa. Ale nic. Blady jak ściana. Ręce mi się trzęsą, ale czekam, co będzie dalej. 2-3 sekundy, silnik stanął. Kołkiem. Huk taki delikatny stanął kołkiem. Ja wiedziałem, co się stało. Ten mój szef Tadek, co wam mówiłem o nim w poprzednim tam opowieściach, też wiedział, co się stało, domyślił się. A klient mówi, dlaczego zgasło? A, bo tak, bo pan, kurwa, tutaj widzi pan. I go tak, wiecie, atakuje taką gadką słowną, nie? No pan tu przychodzisz, stoisz nad głową, pan pierdoli, szybko i to taka robota. Klucze z rąk lecą, bo tam klucz spadł gdzieś tam w tym kanale, nie? Klucze z rąk lecą, mówi, to nie robota, mówi, to tak nie będziemy robić, mówi. To jak panu się śpieszy, to niech pan, kurde, po co pan samochód stawiał coś tam, jakąś tam wiązankę mu sprzedał, jak to Tadek, nie? Tam od baranów go wyzwał i pogonił chłopa do chałupy, tego właściciela. Słuchajcie, co się stało? Ja w tym pośpiechu zostawiłem klucz, oczkowy, gięty, na śrubie od wału, na tej centralnej. I pech chciał, że jak gościu włączył ten silnik, to ten klucz zamiast spaść, to wiecie, oparł się o podłużnicę,
I zaczęła się wykręcać śruba od wału, kurwa. Śruba się wykręciła, klucz i koło pasowe razem z tym małym kołem rozrządu z wału spadło do kanału. Rozrząd się rozpiął i silnik zgasł. Proste, nie? No. No ale słuchajcie, teraz cięcie, nie? Wychodzi klient, kurde, a Tadek do mnie, co? Rozjebał się rozrząd, klucz zostawiłeś. Ja mówię, no tak, taki rozdygotany, wiesz, przestraszony. A Tadek, krótko, szybko, szybko, nie ma czasu. Kurwa, ściągaj głowicę, szybko ściągaj głowicę, nie? No to kurwa, w amoku tam z kolegą, tą głowicęśmy, słuchajcie, wyrwali w przeciągu 20 paru minut chyba, czy 30. Tadek tam miał na zapleczu, bo te remonty się robiło, tak mówiłem wam, tych diesli. Trochę jakiś tam gratów do tych Volkswagenów, nie? Te prowadnice zaworowe, zawory miał, coś tam. Zrobiliśmy remont głowicy, słuchajcie, montaż, demontaż i remont głowicy w 3 godziny. Znaczy remont. Słuchajcie, no to remont, nie remont. No głowica nie była nowa, nie była regenerowana przez nas wcześniej. Po prostu doprowadziliśmy ją do stanu używalności, jak była wcześniej, o, w ten sposób. Czyli wiecie, na szybkiego wymiana pogiętych zaworów, prowadnic, kurde, profilaktycznie, żeby nie było, że któraś tam się chyba jedna ukruszyła, już nie pamiętam. Na szczęście dół został cały, tłoki nic nie naruszone, korbowody proste, także w przeciągu 3 godzin doprowadziliśmy samochód do stanu faktycznego, żeby nie było dymu, kurde, żeby, wiecie, żeby klient się nic nie dowiedział, nie? No, żeby nie było jaj, kurde, wiecie, no. 3 godziny, auto poskładane, odpalone chodzi, Tadek dzwoni do gościa, no, coś tam mu jakichś kitów nawsadzał, już nie pamiętam. Oczywiście za to ani grosza nie wzięliśmy, nie? Znaczy, w sensie Tadek nie wziął, ani warsztat, no, bo to była nasza, znaczy mój błąd to był, nie? No, ale gościu zabrał ten samochód, trochę taki zniesmaczony, że to 3 godziny się przeciągło, ale ogólnie nie był świadom, że w przeciągu 3 godzin myśmy ingerowali tak głęboko w silnik, nie? Że tam była kolizja i tak dalej, nie? To pamiętam, kurde, w ten czas to z tym Golfem, no, to dojebałem do pieca, kurde, ten klucz na wale zostawiłem. Kurwa, byłem taki zesrany, że mnie szef z roboty wyrzuci, nie? Albo że wiecie, w ogóle mnie obciąży, coś tam na pensję, coś tam mi wejdzie. Ale nie, słuchajcie, Tadek był, jak już wcześniej mówiłem, on już nie żyje. Niech mu ziemia lekką będzie. Był jaki był, ale on ogólnie to był jajcarz. I w porządku był, jeśli chodzi o pracowników, naprawdę bardzo w porządku. Powiedział tylko tyle po tym wszystkim. Każdemu się mogło zdarzyć. Ważne, że jak on to mówił, z każdej porażki trzeba wyjść z twarzą. O, z każdej porażki trzeba wyjść z twarzą, no. I po prostu taka akcja była szybka, że naprawa tej głowicy, że to, co trzeba było zmienić, to się zmieniło i on wziął to na swoje bary, te roboczo godziny, wiecie, tę uszczelkę pod głowicą nową, szybko tam, pamiętam jeszcze, szybko do sklepu po uszczelkę jechałem, po szpilki chyba nawet, bo tam szpilki też, nie? I to w sumie on to wziął na bary, w sensie te koszta i tak dalej, te roboczo godziny na konto warsztatu i w ogóle nie miał pretensji do mnie, że tak się stało, bo mówi raz, że klient, kurde, naciskał, stał nad głową, to też już stres jakiś taki, a mówi, że każdemu się mogło takie coś zdarzyć, a tym bardziej, że ja się uczę, nie? I ogólnie powiedział, że nauczka na przyszłość, że po prostu nie zwracać uwagi na klienta, tylko robić swoje, tak? Że on tam ciśnie z terminem czy coś, to jest jego brocha, a ty rób swoje, jak masz robić. No, że taka to historia. Jak rozjebałem silnik klientowi? A potem był taki szybki remont. No ciekawy jestem, co wy o tym filmie pomyślicie. No na razie. Siemandero, cześć.